Ludzie są jak kasety magnetofonowe. I niektórych najchętniej byś tylko przewijał. Gdy w filmie Stop Making Sense z 1984 roku, wyreżyserowanym przez Jonathana Demme, pierwszy raz zobaczyłam Davida Byrna, stojącego w białych trampkach firmy Cats na scenie, grającego na akustycznej gitarze i śpiewającego piosenkę Psycho Killer, zaczęłam się bać, że on naprawdę może być psychopatycznym mordercą, którego twarz nigdy nie zdradza śladów najmniejszej ludzkiej emocji, który nigdy nie patrzy nikomu w oczy. Szef ci nie mówił, żebyś się nie wymądrzała na antenie? Ja się wymądrzam. Uczysz się tego na pamięć? Brzmisz, jakby Wikipedia była twoim zasranym blogiem. Odpieprz się. Patrz mi w uszy! Audycja nocna. Mogłaś chociaż odsłonić okna? Pomyśl życzenie. Mam 5000 kaset audio. Czego jeszcze mogę chcieć od życia? Odtwarzacza płyt CD? Kompakty to gówno. Tak jak mój były. Stereofoniczny, bezbłędnie zmasterowany i z pięknym nadrukiem. Że nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Zobaczysz, zostawi ją i wróci do ciebie jak zawsze. Serial trwa. Ile razy można? Malujesz coś? Tylko paznokcie. Mam przestój.
Mama prosiła, żebyś do niej wpadła. No co? Żeby mi znowu tłumaczyła, że mam patrzeć ludziom w oczy. Ma pani naszą kartę rabatową? Nie. A chce pani mieć? A po co miałabym chcieć? Żebym zarobił 5 zł i 30 groszy za to, że panią do tego namówiłem? Podzielę się. A co muszę zrobić, żeby zarobić 2,65? Wypełnić ankietę. Nowe pudełka będą kosztowały więcej niż same kasety. Tak to jest, jak się inwestuje w wymarłą technologię. Tomek? To do cholery znaczy, że muzyk jest bezbłędny. W życiu wszystko, co najlepsze, jest błędem. Phil Collins odszedł z Genesis i to był błąd. Ale taki los, wszyscy od wszystkich odchodzą. John Mayer odszedł z The Smiths w 1987 roku. 2 lata po tym, jak Roger Waters opuścił Pink Floyd. Do jutra. Znowu się wyprowadził? Tym razem chyba na dobre zabrał swoje kasety. Zrobił mi lukę w kolekcji. A na dodatek cię pobił? Nie, to kasjer z muzycznego. Za co? Za kupowanie kaset. Nie wiedziałem, że kupowanie kaset jest takie niebezpieczne. Bezpieczniejsze niż umawianie się z facetami. Nie wiem. Nigdy nie umawiałem się z chłopakami. I nie masz czego żałować. Przyniosłem prezent na przeprosiny. Znalazłem w magazynie. Skąd miałeś mój adres? Z ankiety. Sprytnie. No.
To na urodziny. Ty też wyczytałeś w ankiecie. Napijesz się może kawy? Chętnie. Tylko jest jeden problem. Jaki? Nie mam kawy. Nigdy nie nauczyłam się jej picia, po prostu zawsze z nawyków wszystkim ją proponuję. Może być herbata. Zamknij się. Ale wiesz, jakie to jest uczucie, kiedy facet mówi ci coś takiego w łóżku? Jakie? Byś uprawiała seks z własną matką. Co? Z czego się tak śmiejecie, co, córeczki? Nie, z niczego, mamo. Patrz mi w oczy, jak do mnie mówisz. Nie dziwi się, że ten od koszulek cię zostawił. Nie patrzyłaś mu w oczy. Mamo, przestań. Nie wszystko już wychodzi na kasetach, co? Nic już nie wychodzi na kasetach. Ale wszystko można przegrać na taśmę. Skąd wiedziałeś, że tu będę? Pamiętam, że nie lubisz zmieniać swoich rytuałów. Miałem dzwonić. Po co? Masz jeszcze ten kompakt Petera Gabriela ode mnie? Zapomniałeś go przy wyprowadzce? Nie przegrałabyś mi go na taśmę? To już nie będzie to samo. Poniosę ci siatki z kasetami. Ciąga taśmę. Ważne. Musimy sobie coś wyjaśnić. Co? Znowu masz ten twój atak paniki? Po co tu przyszedłeś? Żeby przegrać płytę w twoim uroczym towarzystwie. Naprawdę. Kurczę, ale się już późno zrobiło. Ja muszę jeszcze kraba kolegi nakarmić. Co? Nakarmić? Kraba.
Dlaczego wolę kasety magnetofonowe? Bo z nimi musisz się zżyć. Pokochać każdy utwór. Nawet najgorszy. I przeczekać w nadziei na lepszy. Kiedy przesłuchasz, znowu będziesz na początku kasety i będziesz mógł zacząć od nowa. Dlaczego pracujesz w radiu? Żeby nikt nie kazał mi patrzeć sobie prosto w oczy. Moja matka twierdzi, że sobie to wymyśliłam, żeby móc się usprawiedliwiać. Kochająco, masz mamę. Jest psychiatrą. Ale nie trzeba być po studiach, żeby wiedzieć, że ze mną jest coś nie tak i że się ciągle wymądrzam, prawda? No, trochę się wymączysz w tej swojej audycji. Nie. Zwyczajnie chcę pokazać, ile wiem, żeby ludzie zobaczyli, że jednak jestem coś warta. A słyszałaś o Aspergerze? Co to? Gary Numan to miał. Piosenkarz Gary Numan dopiero jako dorosły dowiedział się, że ma syndrom Aspergera. Łagodną formę autyzmu, na którą prawdopodobnie cierpieli Einstein, Van Gogh i Napoleon. Ludzie z tym syndromem mają problem z patrzeniem innym w oczy i rozumieniem ich uczuć. Ale mają także świetną pamięć. Tylko nie wiedzą, kiedy przestać mówić o tym, co wiedzą. I dlatego ludzie myślą, że się wymądrzają. O tym, że tylko w swoim samochodzie czuje się bezpieczny, Newman śpiewał w piosence Cars. I raczej nie przyszło mu do głowy, że jest to objaw choroby. Patrz mi w oczy. Ludzie są jak kasety magnetofonowe. Wszyscy mają dwie strony.